Odkąd dzieci dostają swoje smartfony i pierwsze telefony, a jest to w wieku 10-11 lat, ilość kontaktów między rodzicami a dziećmi wzrasta 8-krotnie. Między rodzicami bezpośrednio tylko 5-krotnie. Ponadto jest to sposób komunikowania, który zdecydowanie zmienia jakość życia, ponieważ komunikaty dotyczą organizacji życiowej rodziny. Matki uważają, że jest to zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ dzięki temu jest ta sama wiadomość wysyłana do wszystkich członków rodziny i nie ma przekłamań co do godziny, pory i sposobu spotkania. Zaś ojcowie zdecydowanie preferują jednak rozmowy telefoniczne. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że w ciągu dnia matki kontaktują się z dziećmi do 5 razy dziennie za pomocą różnych technologii, czyli mogą być to komunikatory, jak i rozmowy bezpośrednie, głosowe połączenia, a ojcowie 4 razy. Rodzice między sobą kontaktują się tylko 3 razy dziennie. Mówię oczywiście o średniej statystycznej, ale świadczy to też o tym, że to matki organizują w dużej mierze życie rodzinne i to matki są tym zainteresowane, aby nawigować tutaj życie swoich dzieci. Następna rzecz, która jest też, myślę, bardzo ciekawa, że częstotliwość komunikatów wzrasta aktywnościami dzieci poza szkołą, a nie wzrasta wraz z długością nieobecności rodzica w domu. Czyli jeżeli rodzic jest nieobecny w domu, to nie znaczy, że się częściej kontaktuje. Ta ilość kontaktów wzrasta technologicznych, mówimy tutaj właśnie o SMS-ach, o komunikatorach, wraz z większością aktywności dzieci pozaszkolnych. Oczywiście mówimy tutaj też o badaniach, które obejmują dzieci w wieku między 10 a 16 lat. To jest duża różnica, ponieważ dziecko 10-letnie wymaga nieco innej opieki niż 16-latek. Nastolatki bardzo są zazdrosne o swoje kontakty i sposoby komunikowania, które uważają za własne i którymi niechętnie dzielą się na przykład z rodzicami. Zaś rodzice chętnie komunikowaliby się za pomocą WhatsAppa czy Snapchata. Okazuje się, że rodzice zakładają sobie takie komunikatory, ale dość szybko je porzucają, ponieważ okazuje się, że to jednak nastolatki między sobą częściej się za pomocą tych komunikatorów porozumiewają niż z rodzicami. Domeną rodziców pozostają SMS-y, no i połączenia głosowe. Maile służą jedynie wysyłaniu zdjęć czy dłuższych informacji, tekstów, ale głównie zdjęć. Co ciekawe, 72% z rodziców uważa, że to jest świetne narzędzie do kar, które stosują wobec swoich dzieci, ale 26% spośród tych dzieci nie uważa tej kary za uciążliwą, bo ma sposoby, aby je zwyczajnie obejść. Zatem nie jest to uciążliwość, a jest to kłopot raczej dla rodziców, którzy postrzegają zabieranie smartfonów czy ograniczenie z ich korzystania jako jednak kłopot dla nich w komunikacji ze swoimi dziećmi.